Witam Was po krótkiej przerwie. W tym odcinku mamy pacjenta z serii Car Power. Jest to model 1x1000D. Dość fajnie skonstruowany cyfrowy monoblok, który szacunkową moc podawany przez producenta podaje 530 W w 4 ohmach. 800 W w 2 ohmach i rzekomo 1200 w 1 ohmie. Testowałem go i faktycznie te moce są bardzo przybliżone. W 1 ohmie oddał praktycznie 1100 W, w 2 ohmach 800, a w 4 około 500. Wzmacniacz dostałem od klienta, ponieważ był uszkodzony. Został uszkodzony stopień wyjściowy oraz cała przetwornica zasilania, więc dostał poważnego kopa. I co mogę powiedzieć? Konstrukcja podobna do Hyphonixa, model 1600D. Mocowo również wypada tak samo. Sama konstrukcja różni się może troszeczkę tylko wycięciem laminatu w niektórych miejscach, natomiast wszystkie pozostałe elementy są identyczne jak w Hyphonixie i też innych klonach takich wzmacniaczy. Pokażę Wam zaraz ile to pobiera prądu oraz jakie jest napięcie stałe na wyjściu. W współczynniku wzmacniacz pobiera około 2 A. Napięcie stałe na wyjściu waha się między 30 a 45 mV. A z bliska on wygląda tak. A tutaj mam nad sterowanie pilotem. Gruby laminat, ciężko było się dokopać do elementów. I tak to wygląda. Zapraszam Was do moich kolejnych filmów i oczekuję Waszej subskrypcji oraz oceny w górę. Dzięki i cześć.